Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, atmosfera polityczna jest niezwykle gorąca, można powiedzieć jak zwykle, ale nieczęsto zdarzają się właśnie, a może nie właśnie, może po prostu zwykłe sprzeczki, a może wręcz tarcia w obozie rządzącym. Czym skończą się tarcia w Zjednoczonej Prawicy? To jest nasze pytanie w tej odsłonie, a razem z Państwem, razem ze mną jest pan wiceminister Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Tutaj wyraźnie podkreśliłem z Solidarnej Polski, bo chyba Solidarna Polska ostatnio, a może nie ostatnio, lubi podkreślać swoją odrębność od Prawa i Sprawiedliwości. Często padają deklaracje ze strony polityków Solidarnej Polski, że jesteśmy odrębną partią. Owszem, współtworzymy Zjednoczoną Prawicę, ale nie jesteśmy Prawem i Sprawiedliwością. Panie ministrze, dlaczego tak często w ostatnim czasie, dlaczego tak często to się powtarza? Panie redaktorze, prawica w Polsce zyskała władzę tylko dlatego i właśnie dlatego, że liderzy Zjednoczonej Prawicy umieli współpracować i pokazali, że ta współpraca może spowodować, że Polską będzie rządzić prawica. Pokazały partie, różne partie tak naprawdę, że są w stanie współpracować. To przede wszystkim dominujące Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz wtedy Porozumienie Jarosława Gowina. Dzisiaj widzimy, że prawica to dużo więcej podmiotów, również tych mniejszych. Natomiast ta współpraca powoduje, że możemy liczyć wspólnie na trzecią kadencję i możemy liczyć na polski, propolski, suwerenny rząd. Więc pokazywanie odrębności, pokazywanie swojej wizji Polski wewnątrz Zjednoczonej Prawicy jest bardzo dobre i mobilizujące nas nawzajem, bo pokazujemy pewne różnice programowe, ale przecież dla nas wszystkich najważniejsza jest prawica, najważniejsza jest Polska i cały czas idziemy w jednym kierunku. Natomiast te poszczególne pomysły, wizje Polski rzeczywiście spotykają się na agendzie. Widzimy też pewnego rodzaju dyskusje, pewnego rodzaju polemiki, ale one są dobre, bo kluczowe jest to, byśmy na końcu spotkali się razem i budowali wspólny program. Ja chociażby jako wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi dwa lata temu jako parlamentarzysta głosowałem przeciwko piątce dla zwierząt. Sumarycznie ta piątka nie została uchwalona, więc okazuje się, że politycy, którzy czasem mają inne zdanie, czasem mają rację. Więc okazuje się, że tylko ta współpraca i słuchanie siebie nawzajem i respektowanie siebie nawzajem jest dobre dla prawicy. My jesteśmy w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w polskim Sejmie, natomiast jesteśmy również partią polityczną Solidarna Polska. Jest obok nas również partia Prawo i Sprawiedliwość i tak ma być. Dzięki temu polska prawica ma się dobrze i miejmy nadzieję, że kolejne podmioty, takie jak chociażby podmiot partia polityczna Kukiz 15, dołącza do tego szerokiego konglomeratu prawicowego i dzięki temu będziemy w stanie obronić Polskę w tych trudnych czasach, w czasach kryzysu, w czasach wojny. Polska potrzebuje polskiej prawicy, potrzebuje zgody. Dlatego my jesteśmy w stanie budować tą zgodę, a pokazując różnice programowe, jesteśmy w stanie nawzajem się mobilizować. Wspomniał pan minister o tym wspólnym celu, dążeniu do tego wspólnego celu, o kontynuacji rządów, no ale też pojawiają się pytania co do konfiguracji startów zbliżających się w wyborach. I tutaj może zaprezentujemy wypowiedź ministra Michała Wójcika, który podkreśla, że warto podkreślać odrębność Solidarnej Polski w sondażach. I teraz poprosimy właśnie o tę wypowiedź. Jedna z sondażowni kilka miesięcy temu podała, że mamy poparcie na poziomie 0,7% i to jest, powiem szczerze, nieprawda. My mamy swoje wewnętrzne badania i to poparcie jest znacznie, znacznie większe. Od 4 do 6%. Panie ministrze, lepiej mieć te 4-6% jako Solidarna Polska, czy lepiej notować wyniki na poziomie 30-40% jako Zjednoczona Prawica, gdzie gdzieś tam w nawiasie jest podkreślana nazwa Solidarnej Polski? Dlaczego na tym państwu szczególnie zależy obecnie? Przy metodzie liczenia głosów proporcjonalnie, przy metodzie Donta, 4%, nawet czasem 1 bądź 2 punkty procentowe powodują, że w parlamencie jest kilkunastu albo kilkudziesięciu parlamentarzystów więcej. Więc pokazywanie poszczególnych wyników i sumowanie ich do poszczególnych partii rzeczywiście wpływa dobrze na polską prawicę, więc pokazywanie tych wyników będzie dobre dla Polski, będzie dobre dla polskiej prawicy. Nic w tym złego, że
pokazują się te procenty. Proszę zobaczyć, że ugrupowanie Pawła Kukiza notuje 1 bądź 2% i jest niezwykle istotne, bo na finale może się okazać, że ten 1 czy 2% może zabraknąć do tego, by w Polsce rządziła prawica. Niezwykle istotne jest, by te mniejsze ugrupowania były respektowane i wspólnie jesteśmy w stanie rzeczywiście budować bardzo wiele. Dlatego, tak jak mówię, podkreślamy jako poszczególne partie swoją współpracę, ale pokazujemy też swoje pomysły. Wczoraj również walczyliśmy z fake newsami, bo byliśmy przecież na Jasnej Górze, promowaliśmy też inicjatywę obywatelską w obronie chrześcijaństwa. Obywatele, wolontariusze zbierali podpisy. Był też pan prezydent Andrzej Duda i potem spotkał się z fake newsami mówiącymi o tym, że klęczał przed dygnitarzami kościoła tego dnia, a taka sytuacja nie miała miejsca. Wykorzystano jego zdjęcie z Auschwitz. Naprawdę bardzo ciężka sprawa i ta kampania może być bardzo brudna. My musimy jako prawica się wspierać i pokazywać jedność, pokazywać współpracę, ale jednocześnie jesteśmy różnymi partiami, a dzięki temu możemy znów, spotykając się w jednym miejscu jako Zjednoczona Prawica, możemy być suwerennym rządem, który będzie rzeczywiście miał stolicę w Warszawie, a nie w Moskwie, w Brukseli, bo tego chcieliby nasi oponenci. Oni chcieliby, żeby polska stolica nie była w Warszawie. Panie ministrze, ale nie sposób nie odnieść takiego wrażenia, że te tarcia są wyraźne w momencie, kiedy na przykład premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że reforma wymiaru sprawiedliwości się nie udała. Wiadomo, że przecież resort sprawiedliwości kierowany przez ministra Zbigniewa Ziobrę, lidera Solidarnej Polski, nadzorował właśnie te prace. Z drugiej strony słyszymy krytyczne uwagi, chociażby pod adresem polityków rządowych w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, w kontekście rozmów z Brukselą. To nie sposób nie odnieść wrażenia, że ta łódź chybocze buja się, że jest tutaj naprawdę absolutny brak stabilności. Pytanie tylko, czy tutaj Solidarna Polska będzie wiarygodna jako ta siła, która przeciwstawia się pewnym tendencjom również w rządzie, cały czas w nim pozostając. Mam tu na myśli na przykład kazus Jarosława Gowina, który również zgłaszał votum separatum, ale cały czas trwał w tym obozie i summa summarum chyba politycznie mu się to wyjście już nie opłaciło. Panie redaktorze, wystarczy zadać pytanie, czy po reformie Izby Dyscyplinarnej mamy na koncie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Nie ma tych pieniędzy, dlatego że chociażby Donald Tusk wczoraj podkreślał, że kiedy on dojdzie do władzy, to pieniądze w ciągu jednego dnia zostaną uruchomione. Chodzi o to, że również cała opozycja pastwi się nad panem ministrem Zbigniewem Ziobro i Solidarną Polską, dlatego że nie chciano, by ta ekipa i nasza partia była w rządzie. Chce się nas wyrzucić. Opozycja bardzo by tego chciała i chciałaby wejść na nasze miejsce, dlatego że widzi swoją rolę polityczną w rozłożeniu polskiej prawicy. Rzeczywiście liderzy czasem różnią się zdaniem, różnią się podejściem, ale summa summarum pokazują tą wielką współpracę. My jako Solidarna Polska mówiliśmy otwarcie o tym, że pieniądze dla Polski z Unii Europejskiej nie mogą być uzależnione od jakiegoś widzimisię politycznego związanego z brakiem suwerenności czy z innymi obwarowaniami. Widzimy, że coraz to kolejne kamienie milowe są nam dorzucane do uruchomienia tych środków, a jeszcze niedawno mówiło się, że chodzi tylko o Izbę Dyscyplinarną. Więc tak naprawdę, panie redaktorze, Donald Tusk i jego ekipa chciałaby, żeby Polska nie dostała tych pieniędzy, bo tylko wtedy oni będą mogli obiecywać, że jak wrócą do rządzenia i stolica w Polski wtedy będzie nie w Warszawie, a w Moskwie, to wtedy oni te pieniądze odblokują i będą rządzić długo i szczęśliwie. Niestety bez suwerenności i bez niepodległej Polski. I my na to nie pozwalamy, dlatego Zjednoczona Prawica, mimo często różnic w zdaniach, trwa i trwać będzie, bo jest tutaj wyższy interes, interes suwerenności niepodległej Polski. Nie możemy pozwolić, by Donald Tusk i jego prorosyjska ekipa wróciła do władzy. Panie ministrze, z drugiej strony słyszymy takie głosy ze strony tego samego obozu rządzącego, że kamienie milowe to tak naprawdę szansa na wzmocnienie siły politycznej Polski, że nie ma tutaj powodów do niepokoju. Mam tu na myśli między innymi tweety ministra, wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. Mamy jakby dwa przeciwstawne stanowiska w rządzie. Gdzie jest ten punkt krytyczny? Punkt, w którym trzeba powiedzieć, nie no, tak dłużej po prostu się nie da, że mamy dwa głosy w ważnej sprawie, głosy zupełnie przeciwstawne. Ja bym nie szedł tak daleko w taki krytycyzm tej sytuacji. Po prostu politycy pokazują
problematykę związaną z kamieniami milowymi. Jednym te kamienie się podobają bardziej, drugim mniej. Ja na przykład jako wiceminister rolnictwa krytycznie podchodzę do odchodzenia od intensyfikacji produkcji w rolnictwie, a stawianie tylko i wyłącznie na ekologię w sytuacji, gdzie Polacy mają coraz mniej pieniędzy w kieszeni przez inflację, przez post-covidową rzeczywistość oraz przez sytuację wojenną, przez Putina, przez proputinowskich polityków w Niemczech, przez proputinowską opozycję. Jesteśmy w sytuacji, gdzie musimy stawiać na intensyfikację produkcji żywności, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj budować skansenu rolniczego w Europie, bo może się przez to doprowadzić do sytuacji zubożenia obywateli, w sytuacji destabilizacji żywnościowej. Widzimy również problemy żywnościowe w Afryce. Nie może być tak, że Afryka zostanie tak naprawdę wchłonięta i zaatakowana przez głodnych ludzi, którzy będą szukali tutaj dobrobytu. Musimy walczyć o stabilizację, więc kamienie milowe w kontekście Zielonego Ładu i destabilizacji w rolnictwie nie są mi bliskie. Dlatego musimy patrzeć na to również krytycznie, bo pieniądze pieniędzmi, ale może się okazać, że za 1 miliard zapłacimy w konsekwencji likwidacji różnych branż kilka tych miliardów. Więc trzeba się zastanowić, który miliard jest rzeczywistą wartością, a który jest tylko pozorną wartością. Panie ministrze, skoro mówimy o sprawach rolnictwa, sprawach, którymi zajmuje się reprezentowany przez pana resort, to może przywołamy teraz wypowiedź europosłanki Beaty Kempy właśnie na tematy rolnictwa. Prosimy teraz o tę wypowiedź. No oni planują zlikwidować, proszę państwa, w ciągu 13 lat 30 milionów zwierząt hodowlanych. Tym samym zmniejszyć ich po głowie o 1/3. Twierdzą, że bydło jest wysokoemisyjne, tak jak pan powiedział. My jesteśmy jako ludzie według nich wysokoemisyjni. Wszyscy może też należy ograniczyć. To jest najważniejsze. Nas. Coś chyba jest nie tak. Beata Kempa oczywiście odnosiła się do sytuacji w Holandii. Tam trwają protesty rolników. My również na portalu w polityce.pl relacjonowaliśmy tę sytuację, jaka ma tam miejsce. No ale w Polsce również protestują rolnicy, protestuje Agrounia. Na jednym z takich protestów pojawił się poseł Janusz Kowalski. No i chyba spotkał się z innym przyjęciem niż oczekiwał, bo został powitany wulgarnymi okrzykami, słowami sprzeciwu. No właśnie, panie ministrze, pan wypowiada się jako przedstawiciel resortu rolnictwa, tymczasem pański kolega z partii pojawia się na proteście, który jest symbolem sprzeciwu wobec polityki rządu. Jak należy na to patrzeć? Pan poseł Janusz Kowalski, pan minister, poszedł na protest. Protest był pod Sejmem, dlatego że chciał rozmawiać z obywatelami. Pan poseł, pan minister Kowalski chciał po prostu usłyszeć argumenty i chciał z tymi argumentami ruszyć do polskiego rządu, do polskiego parlamentu. Dlatego nic z tym złego, że poszedł do protestujących. Solidarna Polska jest otwarta na spotkania. My nie budujemy kampanii wyborczej miesiąc przed wyborami. My staramy się cały czas być wśród obywateli. Ja sam w ostatnim czasie odbyłem kilkadziesiąt spotkań w Polsce. I rzeczywiście są mocne głosy, są trudne głosy związane z sytuacją zdjęcia ceł chociażby z żywności ukraińskiej. I ta żywność bezcłowo może wjeżdżać i konkurować z żywnością europejską. Natomiast w Europie są inne zasady produkcji, więc z jednej strony pan redaktor mówi o tych kamieniach milowych, a z drugiej strony mamy inną konkurencyjność, bo Ukraina nie musi spełniać tych kamieni milowych, a jednocześnie konkuruje z europejskim rolnictwem w sytuacji zablokowania portów czarnomorskich. Więc tych sytuacji sprzecznych jest dużo. Trzeba je rozwiązywać, trzeba rozmawiać, więc również warte jest to podkreślenia, by dbać o polskie rolnictwo. Przekazaliśmy ponad 400 milionów złotych na podtrzymanie produkcji trzody chlewnej. Teraz kolejne prawie 200 milionów na ten cel. Zdjęliśmy jabłka deserowe z rynku, dopłaciliśmy prawie 60 milionów do tego celu. Daliśmy na nawozy polskim rolnikom prawie 4 miliardy złotych. I to wszystko przez kilka miesięcy, gdzie w resorcie jest pan premier Henryk Kowalczyk, pan minister rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo się cieszymy i pracujemy. Jak widać, ta współpraca tutaj przynosi efekty. No i zobaczymy, czy będzie również tak wyglądać na innych obszarach współpraca między przedstawicielami tych dwóch partii rządzących. Tu niestety musimy postawić kropkę. Pan minister Norbert Kaczmarczyk był państwa i moim gościem. Solidarna Polska, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Serdecznie dziękuję, panie ministrze. Dziękuję również państwu. Życzę dobrego dnia i zapraszam już na kolejną odsłonę naszego spotkania. Do zobaczenia.